Okej, potrzebujemy pół kilo krewetek, 8 jajek, szczypiorek, jakieś zioła, ja mam jeszcze kruszkę, pieprz cayenne, paprykę, warzywa w puszce, szynkę, sól, pieprz, pół kilo majonezu, do opakowania śmietany, troszkę musztardy i przede wszystkim podstawę, czyli chleb. W sklepach jest dostępny akurat do tortów. Jest specjalny w bolonikach albo w kwadracie. Tutaj nawet mamy przepisy na coś do tego. A jeśli akurat mamy dostępny, bo mieszkamy w Polsce, to można użyć po prostu chleba tostowego i wykroić skórki i poukładać, tak że wyjdzie na to samo. Zaczynamy od tego, że gotujemy jajka i krewetki. Położymy w ruszu w tym momencie i zaczniemy w jednym na razie naczyniu mieszać majonez ze śmietaną. I pudełko po majonezie nam się jeszcze przyda, możemy zostawić. Ok, mamy śmietanę i majonez. Możemy teraz dodać trochę soli i pieprzu oraz łyżeczkę musztardy. I tak, można zrobić jedno nadzienie. Ja będę akurat robiła trzy poziomy z trzema nadzieniami, więc dlatego mamy trzy naczynia. Teraz będę musiała przełożyć trochę do tego i to nam posłuży na sam wierzch do udekorowania tego tortu. Także. Następnie te musimy to, co nam tutaj wyszło, rozdzielić do pojemników tak, żeby było mniej więcej trzy równe porcje. Ok. I tak, pierwsze nadzienie będzie z krewetkami, drugie z jajkami, a trzecie z szynką. Do nadzienia z krewetkami użyję papryki i trochę pieprzu cayenne. Następnie możemy przyprawić drugą miseczkę. To będzie z jajkami, do tego użyję szczypiorku i ziół. Ja mam pietruszkę, bo będę przyprawiać też torcik pietruszką świeżą, więc tak, żeby to się komponowało. Można też użyć bazylii albo oregano, jak kto chce. Bądź, nie wiem, jakieś mieszanki ziół. I tak, trzecie będzie z szynką i warzywami. Mogę już dodać do tego warzyw. No bo jest jakaś mieszanka z puszki, to jest groszek, marchewka, pietruszka. Ok, teraz możemy pokroić szczypiorek, mieszać. Krewetki doszły, więc można je wyrzucić na dusz. Myślę, że spokojnie można już wyrzucić tutaj. Następnie ja użyję tak pół paczki szynki i zobaczę, ile mi wyjdzie z tego. Oczywiście można też użyć innego mięsa. Ok, mamy ugotowane jajka, możemy je pokroić. Ok. To wrzucę. I jak widzicie, mamy trzy warstwy na tort. Tutaj jest jedna z krewetkami, tutaj mamy szynka i warzywa, a tutaj z jajkami. I teraz możemy zabrać się za chleb. Jeśli mamy chleb tostowy, nie mamy takich ruloników, to po prostu wykrajamy skórki i idzie w zasadzie na to samo. Tutaj w zasadzie chleb tostowy, ale w takim ruloniku. Tak mniej więcej w połowie, żeby wyszły nam cztery mniej więcej równe kawałki tego ciasta. Tylko trzeba uważać, bo łatwo się rwie. I on jest sprzedawany zamrożony i dobrze jest go rozmrażać w lodówce, bo jeśli rozmrażamy go szybko, to łatwiej się rozrywa i wtedy ciężej jest cokolwiek zrobić. I dokroję ten chleb tak, żeby to było mniej więcej w kształcie tej tacki. I zaczynamy od tego,
że kładziemy pierwszą warstwę i dobra. I kładziemy warstwę drugą. I idzie trzecia warstwa chleba. Tutaj mamy jajka ze szczypiorkiem. I teraz idzie ostatnia warstwa. Owinam to folią, żeby się nie zepsuło w lodówce. Okej. Tort przeleżał przez noc w lodówce i jest już teraz w sumie gotowy do wykończenia. I teraz nałożymy ostatnią warstwę i to właśnie co wczoraj odłożyliśmy, mieszankę majonezu ze śmietaną, nałożymy na sam wierzch tortu. I tak przygotowany torcik możemy zacząć ozdabiać i to już od nas zależy, czym chcemy. Ja go zdobię pomidorkami koktajlowymi, dodam resztę tej szynki, co wczoraj używałam do nadzienia i pietruszkę. I tak się prezentuje gotowy torcik chlebowy.